Dzień dobry kochani, w kolejnym odcinku witamy Was z ekskluzywnego miejsca. Mamy bardzo dobrą pogodę jak na grudzień, jest słońce, przyjemnie i za chwilę zaprosimy Was do naprawdę wyjątkowych apartamentów. A znajdujemy się teraz na tarasie kamienic przy ulicy Foksal 13 i 15, najbardziej ekskluzywnych kamienic w tym momencie w Warszawie. Zobaczcie, jaki jest stąd piękny widok na całą panoramę Warszawy. I zabieramy Was do środka, chodźcie. Ulica Foksal od zawsze była adresem dla elit. W XVIII wieku powstał tu elegancki ogród miejski wzorowany na londyńskim parku Vauxhall. A następnie, pod koniec XIX wieku, powstały tutaj dwie eleganckie i prestiżowe kamienice przy ulicy Foksal 13 i Foksal 15, które zaprojektował i zbudował architekt Artur Spitzberg. I od samego początku gościły one najznamienitszych Polaków. Zapraszamy dzisiaj Was do tego wyjątkowego adresu, chyba najbardziej prestiżowego w Warszawie, a możliwe, że w całej Polsce. Chodźcie z nami. Kamienice przy ulicy Foksal 13 i 15 znajdują się niemalże w samym sercu Warszawy. W bliskiej odległości mamy Trakt Królewski z najpiękniejszą ulicą Warszawy, Nowym Światem. Tuż obok jest Filharmonia Narodowa i Muzeum Fryderyka Chopina oraz Teatr Dramatyczny. Inwestycja przy ulicy Foksal to tylko 55 apartamentów o powierzchni od 44 do 230 m2, a każdy z nich jest wyjątkowy dzięki współczesnym rozkładom pomieszczeń oraz najwyższej jakości materiałom wykończeniowym i zachowanym elementom dekoracji historycznych. Nieważne, czy mieszkasz w 44 m2 czy w 230, z pewnością poczujesz historycznego ducha i luksus tej kamienicy. Sercem obu kamienic Foksal 13 przez 15 są pięknie odrestaurowane, połączone ze sobą wewnętrzne dziedzińce. Jeden z nich posiada szklane zadaszenie, tworząc komfortowe patio z recepcją i strefą spotkań. Moi drodzy, znajdujemy się teraz na patio Foksal 15. Patio to zostało zadaszone i zostało tutaj zrobione takie miejsce spotkań, miejsce, które myślę, że już za kilka miesięcy stanie się sercem życia tych dwóch kamienic. Na przykład może posłużyć nam do spotkań biznesowych, tutaj w przyjemnej atmosferze, takim miękkim, oświetlających nas lampach, z muzyką, która się nie narzuca, możemy spotkać się z kimś biznesowo po prostu. Tutaj też mogą zaczekać na nas nasi goście. Tutaj też znajduje się concierge, który będzie dostępny dla mieszkańców 24 godziny na dobę. No dobrze, moi drodzy, to chyba zaczniemy od kawałka historii. I to pięknego kawałka historii. Już tutaj widać piękno całej kamienicy. Widać geniusz twórcy tej kamienicy, bo ta klatka schodowa jest po prostu genialna. Ja nie widziałem jeszcze nikogo, kto tutaj wszedł po raz pierwszy i nie zrobił tak zwanego wielkiego wow. Bo tutaj jak się patrzymy na to, jak ta klatka schodowa została zrobiona, jak niezwykłe są te drzwi wejściowe, jak niezwykłe są te polichromie, wszystkie zdobienia tej kamienicy, tej klatki schodowej. Naprawdę nie widziałem jeszcze tutaj człowieka, który nie wszedł tutaj pierwszy raz i powiedział, nie zrobił wielkiego dokładnie. Wow. Tutaj właściciele, ale również goście właścicieli będą zachwyceni i niesamowicie zaskoczeni tą już klatką, prawda? Samym tym elementem wejścia. No zdecydowanie tak, przecież ta klatka jest bardzo bogato zdobiona. Jest przepiękna, niesamowita. Trudno jest o coś bardziej eleganckiego. No. I zobacz, wszystko odrestaurowane, drewniane poręcze, kute balustrady, wszystko zrobione na tip-top. Teraz mamy plexi na ścianach, ale po wykończeniu tych wszystkich apartamentów to będzie zdjęte. Kamienica jest z 1895 roku. Zobaczcie, jaki wtedy panował standard wykańczania pomieszczeń. Na każdym z pięter, to warto na to zwrócić szczególną uwagę, mamy polichromię z porami roku. Tak. Każde piętro to inna pora roku. Każde piętro to inna pora roku. Tutaj chyba mamy lato. Da? Jesteśmy na pierwszym piętrze i na pierwszym piętrze pokażemy Wam apartament o powierzchni 198 m2. Zapraszam. Zapraszam. No to wchodzimy. Wow, apartament. To jest apartament luksusowy. Tak, apartament numer 2, pierwsze piętro. Foksal 15, 3,60 wysokości, 3,80 wysokości. Zdecydowanie ponad 3 metry, ale to naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest 3,60. Ważne jest to, że ten sufit jest jeszcze tak ozdobiony i tak wykończony,
jest po prostu genialny i to wszystko są oryginalne zdobienia tego apartamentu. Zarówno podłoga, która jest tutaj ułożona w kilka wzorów, podłoga jest odrestaurowana, drewniana, sztukaterie i polichromie, rozety, które mamy na suficie, to wszystko zostało zachowane. No, przy restauracji tej kamienicy pracowali naprawdę wysokiej klasy specjaliści, pracowało tutaj bardzo dużo osób i efekt końcowy, jaki osiągnęli, to jest prawdziwe szapoba dla Was, za Waszą pracę. Dokładnie, efekt jest oszałamiający, a my zapraszamy Was do pierwszego pomieszczenia po lewej stronie. Idziemy oglądać dalej. No i mamy przed nami salon. Muszę Wam przyznać, że gdyby nie te kontakty elektryczne, które mamy tutaj na ścianach, to można sobie pomyśleć, że cofnęliśmy się o 100 lat do końca XIX wieku, bo zarówno kamienica naprzeciwko, Foksal 16, odrestaurowana wiernie, jak i ten pokój z oryginalnymi podłogami, z oryginalnymi zdobieniami, no to wszystko sprawia, że czujemy się tutaj, jakbyśmy naprawdę cofnęli się o te 100 lat. W bardzo takim arystokratycznym klimacie to wszystko zostało urządzone, bo taki był też zamysł, żeby czuć się jak w pałacu niemalże, właśnie w tych apartamentach. Więc takie można odnieść wrażenie. Zdecydowanie pałacowe. Tak, dokładnie. Chodźmy do kolejnego pokoju. W tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, ja widzę bibliotekę. Zgodzisz się ze mną? Zdecydowanie tak. Myślę, że biblioteka łamana przez gabinet jeszcze. Ja myślę, że tutaj dodatkowo niesamowitym klimatem właśnie do biblioteki, gabinetu jest to okno weneckie. Mamy ścianę kamienicy praktycznie na wyciągnięcie ręki i widok na nawet na Pałac Kultury i na Złotą. Co oprócz dziedzictwa, wyjątkowego tła historycznego i najlepszej lokalizacji wyróżnia apartamenty w odrestaurowanych kamienicach? Z pewnością będzie to budownictwo z końca XIX wieku. Jakość użytych surowców, dbałość o każdy detal architektoniczny, duże okna, wysokie sufity, bogato zdobiona stolarka to aspekty składające się na zupełnie niepowtarzalny klimat, który niejako w bonusie otrzymuje każdy właściciel luksusowego apartamentu w zrewitalizowanej kamienicy. Kolejnym czynnikiem wyróżniającym luksusowe apartamenty w kamienicach Foksal 13x15 są szczególne udogodnienia. Strefa wellness na wyłączność mieszkańców budynku, specjalnie zaaranżowane miejsca do dbania o kondycję fizyczną czy dostęp do powierzchni zewnętrznych pozwalających podziwiać widoki. To udogodnienia, które są w stanie zaproponować tylko najbardziej luksusowe nieruchomości. Kamienice przy Foksal 13 i 15 to oaza luksusu w ponad 120-letnich murach arystokratycznych kamienic w sercu Warszawy. Ten niezwykły projekt wyszedł spod ręki Gelamco, dewelopera, który do tej pory słynął ze szklanych wieżowców w centrum miasta. Zazwyczaj mówiąc o nieruchomościach luksusowych, wymienia się wysoki standard wykończenia, zastosowanie nowoczesnych technologii czy panoramiczny widok z okien. Świadomość przebywania w miejscach, które przed wiekami odwiedzali i doceniali wybitni przedstawiciele polskiej arystokracji, znacząco wpływa na poczucie wyjątkowości u każdego z nas, prawda? Tło historyczne stanowi bezsprzecznie czynnik podwyższający wartość tej nieruchomości. Czy wiecie, że lokalizacja przy ulicy Foksal 13 i 15 była znana wśród polskiej arystokracji już na przełomie XIX i XX wieku? Tamtejsze wnętrza gościły w swoich progach tak znane osobistości jak malarz Zygmunt Badowski czy ekonomista Stanisław Grabski. Jesteśmy teraz na patio Foksal 13 i tutaj chcemy Wam powiedzieć o chyba najbardziej charakterystycznym elemencie tejże kamienicy, czyli to, co jest przed nami, a co jest za Wami. Tam mamy windę wedla. Jest to jedna z pierwszych wind, chyba nawet pierwsza winda, jaka w ogóle została zainstalowana w Warszawie, tak. W budynku mieszkalnym, prawda? Wedel, jak kupił tą kamienicę, by podnieść ceny apartamentów na wyższych piętrach, które zawsze były w kamienicach uznawane za takie wybrakowane, bez wartości, no bo kto chciałby się wspinać na czwarte, piąte piętro bez windy, prawda? Zainstalował windę i od razu mógł sprzedawać te apartamenty o wiele drożej. Słuchajcie, jesteśmy teraz w klatce schodowej oficyny dawnej Foksal 13. I tak jak zazwyczaj oficyny w kamienicach były troszkę uboższe, to zobaczcie, jak tutaj wyglądała oficyna. Wita nas przepiękny kaflowy piec. Kaflowy piec, wysokie sufity. Dalej jak wchodzimy na tą klatkę schodową, to zdobienia są równie bogate jak w kamienicy Foksal 15 i tutaj w tej 13 w oficynie mamy windę wedla, którą za chwilę wjedziemy do apartamentów na samej górze. Zobaczcie.
pocieka luksusowa, piękna klatka. Całkiem inna od tej, przez którą wchodziliśmy, prawda? Tam mamy taką historyczną, typowo historyczną, kamieniczną klatkę schodową. Taką z duchem. Dokładnie, a tutaj mamy nowoczesny apartamentowiec. Widać po drzwiach. Słuchaj, mamy tutaj dwa apartamenty do obejrzenia. 226,5 metra i 184,5 metra. Od którego chcesz zacząć? 226. Dobrze, dobra, do tego no 226. Piękne, duże drzwi. Apartament jest w stanie deweloperskim, więc w stanie deweloperskim. Widać, że jeszcze nie jest tutaj, zobacz, tam na wprost, od razu przy wejściu będą schody. Tak, to bardzo ważny punkt tam będzie, tego mieszkania. I tam będzie taras na dachu. Czyli tutaj będą takie wyłożone drewnem bądź kompozytem tarasy na dachu. Piękne słońce w ogóle dzisiaj mamy, zauważcie. Mamy w ogóle mnóstwo światła w tym mieszkaniu. No w tej części to jest... Bardzo przestronne szyby, okna. Tak. Mamy tutaj, tak jak przystało na nowoczesne apartamenty, klimatyzację, wideodomofon, no i ten taras na dachu, który myślę, że dla niektórych będzie prawdziwą wisienką na torcie. No tak, z tą myślą było to przewidziane, że to ma być taka, to ma być takie nowoczesne, prawda? Zobacz na tą przestrzeń. Tutaj na oko mamy jakieś 60-70 metrów kwadratowych. Raczej miejsce na... W samej tej części dziennej. Raczej tutaj mamy miejsce na salon, więc pewnie w tym drugim pomieszczeniu będzie kuchnia. Czyli tam mieliśmy ogromny salon, tutaj mamy bardzo dużą kuchnię. Z miejscem na jadalnię, dużo przeszklenia, z cudownym widokiem. Chodź, zobaczymy resztę apartamentu. I zobacz, jaka jest ta część prywatna. Tutaj mamy łazienka, toaleta i tak dalej. Goście tam zostają, a my tutaj idziemy do części sypialnianej. Pierwsza sypialnia, pierwsza toaleta. Jak jest rodzina z dwójką dzieci, to tak rodzice odprowadzają kolejne dzieciaki. Pierwszy, drugi i sami wracają tutaj już, padają na łóżku. Moi drodzy, drugi apartament 184,5 metra kwadratowego. Zapraszam do środka. Tutaj oczywiście też będzie wejście na taras. Schody będą właśnie tutaj, a my oczywiście do części dziennej. Chodźmy. Widziałem, że tobie chyba podobał się ten pierwszy apartament, prawda? Mi, wydaje mi się, że mi osobiście bardziej podoba się ten. Bo z tamtego mamy troszkę widok tutaj, a z tego mamy już tylko widok na centrum. Tutaj ciekawy jest o tyle ten apartament, że faktycznie więcej widać, jeżeli chodzi o centrum. No i Pałac Kultury też widać. No i kolejne, pełne słońca, duże pomieszczenie. Naprawdę w tych apartamentach można poczuć się jak w wyjątkowym miejscu. Jak w nowoczesnym apartamentowcu. I to nawet nie wiem, czy tylko w Warszawie. Wiesz co, jeżeli ktoś jest niezdecydowany i nie może się zdecydować, czy chce kamienicę, czy chce nowoczesny apartamentowiec, to tutaj ma sprawę rozwiązaną. Ma kamienicę i ma nowoczesne budownictwo. Dokładnie. Tutaj ma wszystko. Garaż podziemny, spa i tak dalej. Windę. Także myślę, że właśnie dla takich osób te apartamenty zostały zbudowane. Dla kogoś, kto nie może zdecydować, czy kamienica, czy nowoczesne budownictwo. No tutaj macie wszystko. Tutaj mamy praktycznie identyczny rozkład. No parędziesiąt metrów kwadratowych mniej, tak, ale tak jakby lustrzane odbicie. Tutaj ten korytarz jest mniejszy. No i tutaj mamy dwie sypialnie, ale raz, dwa, trzy łazienki też. I garderoba. Wspominaliśmy wam o udogodnieniach tej kamienicy, więc teraz wam je pokażemy. Chodźcie z nami. Co mamy w samym budynku oprócz przepychu, który widać na pierwszy rzut oka? Mamy tu ekskluzywne spa z sauną i jacuzzi, salą fitness, podziemny garaż na 64 samochody oraz przestronny taras ze strefą koktajlową na dachu kamienicy, skąd roztaczać się będą wspaniałe widoki na centrum Warszawy. Niezwykłym rozwiązaniem są pokoje gościnne na wyłączny użytek lokatorów, którzy w komfortowych warunkach przyjmą w nich swoich gości. Czy wspominaliśmy już o usługach concierge? Wystarczy jeden telefon do recepcji, a umówisz taksówkę, zamówisz zakupy do apartamentu czy wizytę dziecka u dentysty. W apartamentach i na klatkach schodowych odrestaurowano bogate sztukaterie i barwne polichromie, a na podłogach ponownie znalazły się dębowe posadzki, z których część pamięta czasy pierwszych mieszkańców kamienic. Bogactwo autentycznych XIX-wiecznych detali, rzeźbione supraporty i portale, posadzki z białego marmuru i ręcznie kute
złote balustrady tworzą niepowtarzalną aurę wysmakowanej elegancji tego miejsca. Nie mniejsze wrażenie robią wnętrza lokali, które swoim bogactwem śmiało mogłyby konkurować z arystokratycznymi pałacami. Stworzone przez Erika Kustera aranżacje pokoi gościnnych i spa doskonale współgrają z historyczną architekturą kamienic. Swój kunszt udowodnił już projektami luksusowych apartamentów i domów dla światowych gwiazd muzyki i sportu, m.in. Alicia Keys, Davida Getty czy Zinedine Zidana. Luksusowe apartamenty zarówno pod kątem cen, jak i popytu są najmniej podatnym na wahania koniunktury segmentem rynku nieruchomości. Są to również aktywa, których podaż jest znacznie ograniczona. Według danych JLL nieruchomości luksusowe stanowią jedynie 1% oferty mieszkaniowej dostępnej na 6 największych rynkach w Polsce. Na koniec ubiegłego roku zarówno w projektach gotowych, jak i tych w przygotowaniu były zaledwie 243 apartamenty. Są to projekty trudne, wymagające atrakcyjnej i prestiżowej lokalizacji oraz dbałości o najwyższy standard wykończenia. Deweloper musi zapewnić niespotykane w tradycyjnym segmencie rozwiązania, których wdrożenie znacznie wydłuża realizację. Czy wiecie, że w pobliskiej nam czeskiej Pradze ceny za metr kwadratowy wynoszą nawet do 16 tysięcy euro? Dla porównania ceny apartamentów Foxal 13x15 wahają się od 25 do 40 tysięcy złotych, czyli około 5,5–8,8 tysięcy euro. W czasach zawirowań gospodarczych, gdy inwestowanie na giełdzie wiąże się z jeszcze większym ryzykiem, zakup nieruchomości luksusowej może okazać się najlepszym zabezpieczeniem naszego kapitału. Dobra, myślę, że już chyba powiedzieliśmy wszystko o tych kamienicach, prawda? Myślę, że tak. Spędziliśmy tutaj kilka ładnych godzin. Było bardzo ekskluzywnie, elegancko. No i nawet na nas ta kamienica zrobiła potężne wrażenie. Ta kamienica robi na mnie wrażenie za każdym razem, kiedy tutaj przychodzę. Te polichromie można oglądać godzinami. Mam nadzieję, że podobał Wam się nasz materiał, który nakręciliśmy o Foxal 13 i 15. Dajcie łapkę w górę, jeżeli tak było. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał. I widzimy się w kolejnym nagraniu Kręcimy Nieruchomości. Za dzisiaj bardzo Wam dziękujemy. Jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się o poszczególnych apartamentach, to pod naszym wideo jest link do oferty dewelopera bezpośrednio na jego stronę, a Was zachęcamy do zajrzenia na nasz fanpage i na Instagram koniecznie, bo tam zamieszczamy mnóstwo zdjęć, a teraz będziemy mieli bardzo wybitne zdjęcia z tego właśnie miejsca. Ale moi drodzy, zostańcie z nami jeszcze przez chwilę, bo przecież jest to nasze ostatnie spotkanie w tym roku. I z tej właśnie okazji chcieliśmy Wam życzyć spokoju, mnóstwa rodzinnych chwil, pięknych chwil w nadchodzącym roku i żeby ta końcówka roku również była wybitna. Ja standardowo podziękuję Wam bardzo za to, że byliście z nami, za to, że oglądaliście nasze nagrania przez ostatni rok. Staniemy na głowie, żeby następny rok 2021 był okraszony jeszcze ciekawszymi materiałami na naszym kanale. Więc bądźcie z nami, stay tuned. Do zobaczenia.